Więc po kolei, zacznijmy od tego, z czego ten rower jest zbudowany. A jest zbudowany na ramie Jitsi Varial 24 cale. Widelec karbonowy od Extension do Street Trialu. Koła na obręczach Spunk. Z tyłu jest piasta Echo. Z przodu jest piasta Extension. Hamulce to Hopy. Napęd jest trialowy. Nie udało się tutaj nic innego zbudować, więc mamy korby Jitsi. Mamy wolnobieg Jitsi, łańcuch to jest tam nieważne co, jakieś KMC. Pedały stampy jedynki z wymienionymi pinami na dłuższe. Mostek Jitsi 120x35. Kierownica streetowa, karbonowa od Extension. Gripy Audi. I z takich ciekawostek jest tutaj od tokena redukcja, żeby wsadzić ten widelec do ramy. Więc chyba wszystko. Opony. O oponach nic nie będę mówił, bo nie wiem, jakie tutaj finalnie będą opony. Jak wybiorę jakiś najlepszy komplet, na którym będzie dało się skakać na tylnym kole, nie będzie się zapadał, to te opony zostaną, ale które to będą, to nie wiem, będzie o tym pewnie kilka filmów, bo opon mam do testów całą masę. I co? A, i jeszcze tarcze są Hołpa. A, i dętki tu boli to. Dobra, tak się rozpędzam z tym, co zapomniałem, więc może jeszcze coś jest. Chyba nic. Z ciekawostek, przedni hebel jest spuszczony przez mostek. Przez sterówkę, to znaczy. I tyle. I ten rower mi się podoba. Mam dla ciebie challenge. Zrób full kaba. Bardzo prosimy. Najpierw half kaba spróbuję. O! Jak on to uczynił? Fiona, kurde. Pięknie. Tak popatrzeć. Jak splitówka, tylko z wyższym wznosem. Fajne. Ciekawe jestem, co ty na tym uczynisz w tym roku. Ty patrz. To nie dzisiaj, to w następnym odcinku. Jestem zdziwiony, bo zawsze jak zsiadałem na twojego klina, no to straszna koza była i no nie dawało się jeździć na tym. A tu siadłem i poczułem się jak na nieco zmienionej geometrii ze streetówki i myślę, że fajnie na tym będziesz mógł poskakać, zarówno trial i street. No kurde, druga opinia. Tak zdziwiona na plus. Tak, naprawdę, no. Polecamko. Jest blisko ciała. Zwykle wydawało mi się, że trialówki są bardziej do przodu, człowiek bardziej leży. A tutaj się czuję tak na swoim czarze. Pierwsze wrażenie, jak tylko Bartosz wsiadł na ten rower, to powiedział właśnie, że nie jest to taka typowa trialówka, że odczucia, wrażenia są normalne. I to mnie cieszy, bo właśnie taki zamysł był przy składaniu tego roweru, żeby zrobić rower nadający się do jazdy. Wiadomo, nie będzie to streetówka nigdy, ale nie będzie to trialówka, która mnie osobiście przerażała, więc chyba jest okej. Myślę, że właśnie pozwoli na jakieś rotacje, na takie właśnie bardziej streetowe triki, które na takiej zwykłej trialówce są no mega ciężkie do zrobienia.
A powiem ci, że masz rację. Zrobiłem 1.8 na tym. Tak, da się, wiesz, full jump tailwhipa zrobić, więc jest rower, no mówię, bliżej streetówki, ale jeszcze sidehopa na nim da się zrobić wysokiego. Może odkryłeś nowy gatunek rowerów. Chyba taki był zamysł producentów tej ramy, aby zrobić coś pomiędzy. Jakbyście zastanawiali się, czy te opony się nadają do takiej jazdy, to musicie wiedzieć, że się nie nadają, bo pół godziny jazdy, pół godziny rotacji na krawężnikach i nie ma opony. Ale na szczęście Emil przyniósł mi do testów inny zestaw, więc sobie go założę i zobaczymy, jak tabletopy działają. Żeby nie było, tutaj da się wsadzić siedzenie. Jeżeli zastanawiacie się, po co mi taki rower i dlaczego akurat taki rower, no to odpowiedź jest prosta. Trialówka, typowa trialówka, to był rower zbyt dziwny dla mnie. Jeżdżę na co dzień na streetówce i czuję się na tych rowerach dobrze. Jak wsiadałem na trialówkę, no to było zbyt dziwnie, zbyt kosmiczny był ten rower dla mnie i poszukiwałem czegoś pomiędzy, czegoś mniej trialowego, ale nie typowej streetówki. No i w zasadzie jedyna rama, która jest do kupienia tego typu, to jest właśnie GC Varian. Koła są 24-calowe, czyli rozmiar, który znam. Można wsadzić hamulec z tyłu, więc to jest świetna rzecz. Trochę bym kąt główki w tym rowerze zmienił, no ale nie mam co tutaj wymyślać i wybrzydzać, bo po prostu nic innego kupić się nie da, więc wybór padł na ten rower. No i po dzisiejszej jeździe uważam, że to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Obawiałem się, że to nie spełni moich potrzeb, nie będzie mi się podobało. No pierwsze pół godziny jazdy były dziwne, a teraz jak jestem już chyba po trzeciej czy czwartej godzinie naparzania non-stop, to wiem, że to jest to, czego potrzebowałem, więc wybór idealny.